Wrzesień nie tylko przyniósł nam nowy rok szkolny, ale również nowy sezon teatralny. Dyrektor Teatru Modrzejewskiej Jacek Głąb we wtorek ogłosił, co nowego zobaczyć będą mogli legnicy widzowie. Pierwsza premiera już 16 września, a będzie to... Lekcja tańca w zakładzie weselno-pogrzebowym pana Bamby jest wariacją hrabalowsko-haszkową napisaną przez Łukasza Czuja i Marcina Miętusa. Wyreżyserowaną przez Łukasza Czuja, którego możecie Państwo w części pamiętać z bardzo ważnego dla Legnicy spektaklu, czyli z komedii obozowej, którą zrobił lat temu parę. Łukasz jest specjalistą od produkcji muzyczno-dramatycznych. Kolejnym jesiennym spektaklem, który na deskach Modrzejewskiej zaprezentowany zostanie w listopadzie, będą Biesy według Fiodora Dostojewskiego, a w reżyserii Jacka Głąba. Spektakl przygotowywany jest w związku z jubileuszem 40-lecia teatru i 175-lecia istnienia teatralnego budynku. Wielka, może największa antynihilistyczna powieść Dostojewskiego, dziejąca się w prowincjonalnym miasteczku na Rosji, w którym to miasteczku dochodzi do takiego quasi spisku czy quasi rewolucji. Uznałem, że czasy są poważne i trzeba poważnego, dużego przedstawienia, które w jakiś sposób będzie te czasy komentować. Pierwsze pokazy Biesów przypadną na 23 i 24 listopada. Z kolei już w nowym roku teatr zaprezentuje dwa nowe spektakle. 27 stycznia Wierną Watachę małżeństwa aktorów Katarzyny i Pawła Wolaków, a 24 lutego baśń o pięknej Parysadzie i o ptaku Bulbulezerze na podstawie tekstu Bolesława Leśmiana.